Dzień dobry przede wszystkim. No cóż, przez cały tydzień przygotowywaliśmy się do trudnego meczu derbowego, do trudnego meczu wyjazdowego, bo w tej klasie rozgrywkowej tak to funkcjonuje. Ale powiem tak, że byliśmy przygotowani i od pierwszej minuty graliśmy to, co sobie zakładaliśmy. Graliśmy dobrze, jeśli chodzi o atak pozycyjny. W trudnych warunkach potrafiliśmy wiele akcji rozegrać, strzeliśmy bramkę. Szkoda tylko, że nie padły kolejne bramki, bo dwa słupki i mój zawodnik z metra chyba pod nogą przeleciała do pustej bramki, nie trafił. Szkoda, bo 2-0 to był mecz, można powiedzieć, zamknięty. A tak zawsze jest, dajemy przy stanie 1-0 przeciwnikowi zawsze troszkę szansy, handicapu, bo oni mają później do stracenia. Do 70 minuty gra się układała podobnie, natomiast sytuacja sam na sam zawodnika gospodarzy jakby wprowadziła sporo nerwowości, były stałe fragmenty, były później w końcowej fazie dużo prostych środków ze strony gospodarzy. No ale wygrać 1-0 kolejny raz, bo to już trzeci raz nam się zdarza, to też jest bardzo dobre, bo cementuje zespół. Na minus na pewno muszę uznać to, że zespół, który chce awansować i gra o awans do wyższej klasy rozgrywkowej, musimy umieć strzelać bramki w momencie, kiedy są ku temu okazje. Gdyby to była jedna okazja, no to byśmy to przeszli do porządku dziennego. W kolejnym meczu tych sytuacji do strzelania bramek mamy sporo. Oczywiście czeka nas sporo pracy, bo to wszystko, co się dzieje na boisku, wynika z treningu i właśnie ta umiejętność wykorzystywania sytuacji podbramkowych to też jest trening. Problemem na pewno jest to, że ten zespół jest też krótko z sobą, musimy pewne automatyzmy trenować, żeby było, żeby się więcej rozumieli w polu karnym, bo rzeczywiście wypracowanie pozycji bramkowych, a zamienianie na bramkę, to widać dzisiaj, stanowi dla nas trochę problem, ale z samej gry, z podejścia, z zaangażowania, z tego, po co tu przyjechaliśmy, wiedzieliśmy, że będzie to trudny mecz, jeszcze raz to chcę podkreślić, a chcieliśmy wygrać, wygraliśmy i z tego jesteśmy zadowoleni. Dziękuję. Na początku chciałbym bardzo serdecznie pogratulować trenerowi zwycięstwa w tym spotkaniu. Tak jak trener słusznie podkreślił, to był mecz nerwowy i on na pewno w jakimś stopniu rządzi się swoimi prawami. Wiedzieliśmy na początku, jaki zespół do nas przyjeżdża, w jakiej dyspozycji. Mieliśmy przeciwnika przeanalizowanego, więc staraliśmy się przeciwstawić w taki sposób możliwy dla nas, żebyśmy skończyli korzystnym rezultatem. Pierwsza połowa. Myślę, że nie do końca tak, jak zaplanowaliśmy w naszym wykonaniu. Dziś brakło nam tej sfery mentalnej. Na pewno w pierwszej połowie chłopacy bardziej wycofani. Zagraliśmy zbyt głęboko w defensywie, co powodowało i dawało bardzo dużo miejsca zespołowi Skalisza w ataku pozycyjnym. To nie wychodziło bardzo dobrze. Natomiast my gdzieś liczyliśmy na te kontrataki, jednak w pierwszej połowie one się urywały. Druga połowa. Myślę, że już zdecydowanie lepiej to wyglądało w naszym wykonaniu, tak jak trener podkreślił gdzieś tam od tej minuty 70. Po tej sytuacji Mateusza, który wchodził sam na sam, postanowiliśmy iść troszeczkę wyżej, gdzieś tam ten zespół bardziej uwierzył w to, że możemy stworzyć sytuację do tego, żeby zdobyć bramkę. Nie udało się. Cóż, podnosimy się dzisiaj, przeanalizujemy na pewno wszystko w sztabie bardzo dobrze i wyciągniemy wnioski, podnosimy głowę do góry, pracujemy, bo za tydzień czeka nas kolejne bardzo ważne spotkanie i będziemy robić wszystko, żeby nasza gra wyglądała lepiej, żeby wykorzystywać te sytuacje strzeleckie, które mamy tak naprawdę. Dziękuję bardzo. Ja tylko pokrótce dodam, że wygrała drużyna, która była bardziej doświadczona i lepiej zorganizowana, miała pomysł na grę. Niestety zbyt szybko traciliśmy te piłki. Nie mieliśmy pomysłu i to właśnie było kluczem do zwycięstwa KKS-u w tym meczu, że wiedzieli, co chcą zrobić, kontrolowali to spotkanie, tworzyli okazję
nam troszeczkę do zimnej krwi zabrakowało, liczyliśmy na szybkie kontry. Jedna mogła się niestety udać, ale jej nie wykorzystaliśmy. Z mojej strony to wszystko.